Wojewoda Wielkopolski uznał, że tak zwana uchwała krajobrazowa Rady Miasta Poznania nie zawiera naruszeń prawa, które mogłyby być podstawą do stwierdzenia jej nieważności. Tym samym uznał, że ponowna procedura przeprowadzenia tej uchwały została przeprowadzona prawidłowo i usunięto z niej wszystkie te naruszenia prawa, które wskazano w pierwszej wersji tego dokumentu. W momencie, gdy została uchwalona przez Radę Miasta Poznania na sesji Rady Miasta, ona weszła w życie. Natomiast wojewoda miał 30 dni od dostarczenia tego dokumentu czas na podjęcie tej decyzji. Dzisiaj mija ten termin i dzisiaj poznaliśmy decyzję wojewody wielkopolskiego. Zdaniem wojewody wielkopolskiego usunięto wszystkie te naruszenia, istotne trzy w tym przypadku naruszenia prawa, które wskazano w pierwszej wersji tego dokumentu, stąd jego decyzja akceptująca tę uchwałę.